Okej, witam, z tej strony Karolek95. Zapraszam na kolejny, już chyba 8 odcinek. Pograjmy w Manhunt 2. W ostatnim odcinku skopaliśmy dupę jednemu z przystojniaczków z tego haremu, nie wiem jak mam to nazwać. Be honey, tak dalej. Pies mi wszedł do pokoju. Zaraz wracam, muszę urwać mu głowę, oczywiście żartowałem. Już wróciłem, pies cały i zdrowy. Mam nadzieję. Tak, właśnie poszedł na miejsce, żeby nie było. Albo nie. Miejcie wątpliwości. Ja nie jestem mordercą, musicie mi ufać na słowo. W dzisiejszym odcinku biegamy po schodach, rozpierdzielamy kolejnych 60 typów i czy ja mam jakieś inne broni? Tak, mam nóż. Czyli mogę zrobić bardziej efektowne combo niż mi się wydaje. Tak. I tu nikogo nie ma. Hej, dzień dobry. Chciałbym zamówić sobie. Chciałbym zamówić towarzystwo na dzisiejszą noc. O, tu mogłem coś zrobić. Wychylić się. Aha, tu mam apteczki. No fajnie, wyskoczyła mi apteczka, tak z dupa. Czy z szafy wyskoczy Wolciu? Nie, ale mam puszkę. Tak, no tam się... Tam jest jakiś gościu. No dobra. Ty się zabawiasz tam, kogoś mordujesz, albo skręcasz zlew. No nieważne, no to... No i tak zginął, no bo wbiłem mu nóż. Chciałem lepsze kombo zrobić, sorry, troszkę zmarałem sprawę. No nic, jeden wykończony, teraz jak to wygląda tutaj? Czy tu ktoś jest? Chyba raczej nie, przez to mogę przejść? A nie mogę, no świetnie. Tu są, a tu są drzwi, myślałem, że są takie zachrystie, że można się pomodlić, w ogóle mniejsza. Teraz tu. Dobry, czy to są grabie? I czy ja je mogę podnieść? Nie, to jest... Miotła i tego nie... I ta miotła na mnie krzyczała w tym momencie. No cóż, niedobre miotły. Tak, tak bywa czasami, no. Co? Tak, tędy będę musiał wyjść przez okno, ale to za chwilę. Najpierw wszystko przeszukam. Okej, szafka. Która jest apteczka? Dziewczynka z ringa, halo? Jest taka możliwość? Niestety nie. Dziewczynka z ringa. Nie chce ze mną rozmawiać, czyli o fochoj. No i tak to wygląda. O, jeszcze kibelek. Superancko, to jakiś pokój. Storage, magazyn, tak? Co mamy w tym magazynie? Tu coś będę miał ciekawego? Nic, no pusta szafa, świetnie. Czy tu? Tu nie. I tu jeszcze mogę zobaczyć, pewnie nie, tu jeszcze nie mogę zobaczyć. No dobra, to będziemy... Czy to było tutaj? Nie, to nie było tutaj. Będziemy wyskakiwać przez okno. Akurat w tym momencie, w którym... Teraz! Okej. I teraz tak, lewo. Czekajcie, czy mogę... Nie, przez to okno, nie? Przez to okno chyba również. Wbił mi się w okno przez chwilę, widzieliście to? Dobra. Czyli erotische densi... Okej, erotische densische. Dobrze, że mogę zbić to okno, ja tego typka szybko porobię. Czy ja mogę się przebrać tu w jakiś strój? Nie mogę tędy wyjść. No to jest ciekawe, to jest ciekawe. Ty miałeś przeciąć drucianą siatkę? Czy ta siatka znajduje się tutaj? Nie. Cicho gro, bo się przestraszyłem. Dźwięki czasami mnie przerażają. Jak o tym wykończę? Jak on mógł mnie nie widzieć? Ale pajac! Ale pajac! Ale pajac, dobranoc. Mam shotguna. Mam shotguna. I nie zawaham się go użyć. Look at my horse. O, ale dostałem. Shot za shot. Dobra, oddawać mi shotguny, wasze spluwy. Jesteście moi. Czy mogę zrobić save'a? Jeszcze nie mogę. Do jakiego drucianego czegoś? Do cholery. Ale nie, mogę już to wejść normalnie. Co się stało z tą kobietą przede wszystkim, która tańczyła tutaj? Czy ona zginęła? Albo uciekła? Co gorsza, uciekła. Z tego jestem bardzo niezadowolony. Myślałem, że mi powie, o co tutaj chodzi i tak dalej. Ale widzę, no niczego się nie dowiemy na razie.
Tu muszę kucnąć. To za chwilę może. Uwaga! Z buta wjeżdżam. Tu nie, wjeżdżam z buta na dół. Nie będzie tu coś, mam czekać. Czekajcie, ucho mnie swędzi! A może moje ucho! Okej. Napiję się jeszcze, czekajcie. Okej. I let's go. Czy są tu przeciwnicy? Wydaje się, że nie. I tak, to będę chyba mógł przecinać, tak? Chyba nie to. Choć chodziło o siatkę. Więc nie, to mogę nacisnąć. Okej. O jaką siatkę do cholery chodziło? Bo jak ja coś pominę i znowu mi odejmą punkty za styl, no to będzie... No nieprzyjemnie będzie. Look in my horse is amazing! Co? Czy tu leży zabita kobieta? Czy ja widzę pierś? Albo to facet? Mniejsza. A tutaj! No tak, tu ma jakąś broń. Ale nie mogę tego rozwalić. Okej, okay. Czyli niepotrzebnie wchodziłem w te kanały tak naprawdę. No nic, dobra, czyli jedna opcja zostaje zejść po schodach i przejść przez tamtą bramkę, którą przed chwilą otworzyliśmy. No to może więc tak zróbmy, nie będę tutaj specjalnie kombinował, jeżeli się nie da, no to się nie da. Jak gra mnie nie kłamie, to... Co tu się stało? Ktoś tu był? Mam nadzieję, że będę... O, bo... Świetnie! Ja mu rozwalę głowę. On dostał łeb, a ten zdąży zginąć? Tak, dwa łby poszły. Bez celowania. Ach, te lata przy Counter-Strike'u. No, nieraz pokłóciłem się z kobietą. Przez tą gównianą grę. Nie grajcie w Counter-Strike'a. Tak wciąga. Nie, oczywiście żartuję. Dobra gra, nie ma co. No, to jest jednak klasyk Counter-Strike. Już dla wielu się znudziło. Przeszli na Battlefielda, na Medal of Honor, Warfightery i tak dalej. Ale jednak ma coś w sobie Counter-Strike, co nigdy nikomu się nie znudzi, przynajmniej mnie. Ma taki swój niepowtarzalny klimat. Dobra, znowu słyszę... Episode? Może otworzysz drzwi? Nie, jednak się boisz. No dobra, dojdę do ciebie inaczej. Do ciebie i do twoich kolegów. Nie pamiętam, co chodziło z tymi czaszkami, że tutaj można wykonywać jakieś mega kombosy? Coś takiego. Ciałko. Dobry, czy będę cię grzebał w żołądku? Chociaż masz puszkę, no nie wiem. I tak już nie żyjesz, więc proszę. Nie? Te dźwięki mnie przerażają, niezłe są. Ja się chyba zaop... Co jest? Okej, jeden zginął. To jest chyba za daleko, mi się wydaje. Co się nie da, jak się da? My nie damy rady! Pozdrawiam Krzysia Bielawskiego. Kumpla, który daje radę ze wszystkim. Potrafi programować w Paint'cie. Dobra. Ładujemy. No nie, no tak... Okej, no skoro tak to miało wyglądać, w każdym razie zginął. Jeszcze dwóch gości? Come on! No okej, sorry, że tak mało mówię, ale takie sceny bardzo lubię. Dobra, kolejne dwa zgony. Tu coś podniosłem i jeszcze idą do mnie ludzie. Świetnie, chyba mnie widział. Tak, widział mnie. I tu już mamy problem. Dobranoc, jeszcze ktoś na mnie wyskoczy. Skończyli wam się ludzie, co? Tak się właśnie morduje wojska w plemionach samemu. Pozdrawiam kumpli, którzy grają w plemiona. Apteczka była. Safe, bo nie będzie mi się chciało tego przechodzić drugi raz. Uwierzcie, czekajcie, napiję się. Kurde, nie widzę tego kubka, tak ciemno. Muszę znaleźć Judy. Okej, Judy. Teraz nie jestem pewien. Hmm.
skąd przyszedłem? Przyszedłem z tamtego okna. Tu jeszcze mam pistolet. Oczywiście, że wezmę pistolet zamiast tego. Tym mogę robić kombosa, ale pistoletem też. Czy muszę wejść tu? Tak, tu jest punkt kontrolny. Kto? Ty zapomniałeś, że ja mam shotguna? No i pistolet? Dobranoc. Nie ma problemu, a ja jestem silny. I znowu pralnie, to jest zdecydowanie motyw z Max Payne'a jedynki. Coś takiego było, jakaś taka zimowa plansza w pralniach. Coś takiego, plansza, mapa właściwie, misja, że tak. Okej, okay, jakieś bypassy na płuca mnie przewaliły, no wiecie wy co, czy na nerki. Ktoś tu był torturowany. Może i tak być. Ale tu nie mogę niczego zrobić, chyba że tutaj... Tutaj tym, co przed chwilą wyrzuciłem. Jeszcze spróbuję. Chociaż w sumie... Tak, muszę wejść tutaj. Pralnia, dokładnie, pralnia, widzicie, to jest... kopia. Może to mam rozwój. No, słyszę kobiecy orgazm. Znaczy kobiece. No, może kobiecą ekstazę, bo młodsi widzowie i tak to oglądają, chociaż piszę, że to jest plus 18. No tak. Cześć! A po kiego mi twój sutek? Okay. Idźmy dalej. Tu jest apteczka. Tak. Oj, dostałem z shotguna, ale ty też. Dziękuję za broń. Tutaj latająca kanapa, dobranoc. Profesjonalny zabójca. Dobranoc. Okej, wszyscy szybko poszli spać, a jeszcze szybko wrócę w miarę możliwości po apteczkę. O ile gdzieś tu będzie, mam nadzieję. Szkoda, że nie mogę się przebierać w ich stroje. Ale nie, ludzie, postrzelam sobie z shota. Teraz zrobię sobie taką przyjemność, znowu muszę się napić, bo gadam jak porąbany. Wezmę shota. I o, tu mogę wejść? Nie. I z shotem pobiegamy. Znajdź Judy, no okej, okay. Cały czas słyszę jej podniecenie, bo to chyba ona. Nie mogę jej znaleźć, coś tu leży. Czy to wieszak, czy damska bielizna? Chyba damska bielizna. Na górę, czy tutaj? Tak, zdecydowanie na górę. Okej. Okay. Okej, okay, puszka, to jakaś farba, świeżo malowana chyba. Okej, okay, jeden dostał łeb. Poczekam na was, postrzelajcie sobie. Kolegów więcej chyba nie macie. Wystrzelajcie, przeładujcie i tak dalej. Great! Fuck up again! Fantastic! No ale walczymy czy się bawimy, panowie? Dobranoc. Okej, okay, kolejnych dwóch poszło spać. Ja sobie wezmę wasze pistoleciki, kintawy, pukawy. Tutaj mogę przejść? Chyba raczej mogę. Ale niczego tu ciekawego nie ma. Apteczka, no wezmę sobie, chociaż życie mam praktycznie całe. Dlaczego ja nic nie mówię podczas takich akcji ze strzelaniem? Na przykład łeb! Albo coś w tym stylu, poprawiajcie. O! Judy, to ty? To ja się napiję. Okej. Okay. I tu mamy fajta. Okej. Okay. Dobra, ja szybciej przyjaduję i dobranoc, łeb, tak jest. Żryj gruz. Okej. Okay. Przeładowanie, pozbieramy wszystko, co się tylko da. Tam ucieka mi Judy. Judy, o Judy. Zaraz się złapię i wrzucę do budy. Czy mogę tu otworzyć szafę? Tu się chowasz, Judy? Halo, halo. Apteczka, świetnie. Za tą szybą coś jest. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Okej. Okay. Ile ja mam tutaj amunicji? To jest wręcz piękne. No ucieka do tego pokoju, nie mówcie. A tędy pitłaś, o ty kanalarko. O ty tadzionorku, ty. Zaraz cię znajdę. Zaraz cię znajdę. Okej, okay, tu powinien być punkt kontrolny. Kaje moje koło. A tędy muszę przychodzić. Boże, co to za katakumby? Czy tu jest winda? Ty coś kombinujesz, albo Leo coś kombinuje. Ona mówiła do pistoletu? Okej. Okay. Czy zabiją ją?
Nie, ale kolejnych dwóch dostanie łeb. No dobra, no to jak chcecie się... Jak fan to fan! Night Zombie, cause I wanna have fun. Ja sobie zawsze grę. Nie wiem, ile już nagrywam. To jest najgorsze. Ta. Wypadałoby kończyć ten odcinek, co? Ja wiem, że nie chcecie, ale... No, tak też bywa. Dobra, jeszcze dwa łby specjalnie dla was. Ale wbiegam z shot... Z buta wjeżdżam. Ała. Jeszcze raz dostanę i umieram, więc... To przetrwa wojnę nerwów. Na koniec odcinka. Dzięki za wspólny odcinek, zapraszam do następnych. Kurczę, a mogłem to zostawić jednak do następnego odcinka. Taki mały moment grozy. Tyle, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć, mistrze.